Przede mną stoi maszyna miłości. To jest jakby wykrywacz, detektor, który wykryje naszą miłość i oceni, ile mamy procentowo do kogoś, jakiejś osoby lub kogo tutaj wsadzimy po prostu do środka. Ona wykrywa, ale też nas zakochuje, żeby my będziemy mieć dużo miłości, albo w ogóle potrafi też nas odkochać. Ta maszyna robi cuda niewidy. Mamy serduszko na razie i teraz musimy kogoś sprawdzić. Potrzebujemy do tego dwie osoby. Jedna musi stanąć tutaj do środka i druga musi być tutaj jednocześnie. Następnie to wykrywa naszą miłość, tylko pytanie, jak ona będzie, czy słaba, czy może duża, jaka to będzie moc? O, to jest pytanie, musimy to sprawdzić, tylko pytanie, na kim? Nie mam drugiej osoby. Jestem sam, czekaj, może byśmy... O, tam jakaś stoi dziewczyna. Wow, ej, tam widzę jakąś dziewczynę piękną. Dobra, podejdziemy zaraz do niej, tam ktoś akurat, jakaś dziewczyna jest, ale czekaj, bo ja potrzebuję dwóch osób, nie? No ja na razie siebie nie sprawdzę, może później, więc oglądajcie do samego końca. Może pójdziemy do kolegi Alka. O, to jest... Idziemy do niego, to będzie dobre, ty. Dochodźmy do kolegi, tu mieszka mój kolega Alek, zaraz do niego wejdziemy. A wy widzowie możecie wejść na mój sklep. Pamiętajcie o moim sklepie, mam różne rzeczy, które znajdują się na smaso.pl. Koszulki, bluzy, opaski na rękę, kubki, poduszki i wiele więcej. Możecie sobie zobaczyć, pierwsza linia w opisie. Do każdego zamówienia dołączam swoje zdjęcie z własnoręcznym, podpisanym autografem na tym właśnie zdjęciu. A my klikamy, uwaga, uwaga, i Alek, halo, halo. Jesteś? Kto tam? O, cześć Alek, siema, słuchaj, mam sprawę. No jaką sprawę masz, jaką? Fajna sprawa, potrzebuję ciebie do testów. Jakich testów, co? Będziemy sprawdzali. Chodź Alek, zapraszam kolegę to tutaj. To na pewno bezpieczne? Mamy, to chyba jest bezpieczne, ja nie wiem, to zobaczymy, co ta maszyna zrobi i się zaraz okaże. Sprawdzimy takie serduszkę, twoją miłość i tylko musimy sprawdzić z kimś, bo potrzebuję dwie osoby. Z tobą? Nie, ze mną nie, XD. Weź Alek tu wejdź, normalnie se. Okej, tutaj wejdź do środka, stój i czekaj, dobra? Nic się nie ruszaj. Okej, ja idę teraz znaleźć drugą osobę, ja tu nie będę wchodził, bo chłopak do chłopaka nie, ja muszę znaleźć dziewczynę. O, dziewczyna, tu jest dziewczyna piękna. Cześć, siema. Halo, cześć. Cześć, jaka ty jesteś piękna. Słuchaj, nie naprawdę? Tak, jesteś super, naprawdę jesteś piękną dziewczyną. Pierwszy raz mi ktoś coś takiego powiedział. Masz ładne oczy. Podobasz mi się, w sensie, no nie ja, nie mi, tylko Alkowi. A tam jest, słuchaj, mam dla ciebie mężczyznę, takiego pięknego chłopaka, musimy sprawdzić coś. Dasz radę? Potestujemy, dobra? No dobra, później mi domek pomożesz wybudować. Bo ty sobie domek tutaj budujesz, rozumiem, z Dirta, dobra, no to sobie zaraz budujemy. Okej, dobrze, no to chodź, sprawdzimy. Sprawdzimy jedną rzecz, zobaczymy, czy ta maszyna działa. Później oczywiście ja się sprawdzę, będziemy wszystkich tutaj wrzucać. Dobra, dziewczyno, no to słuchaj, zaraz tutaj wejdziesz, a wy widzowie możecie kliknąć subika, pamiętajcie o subskrypcji i łapeczce, a ta dziewczyna wejdzie. Zobaczymy, sprawdzimy. Alek, mam dla ciebie dziewczynę, tylko się nie patrz. Tutaj no okej, nie patrzę, ja przed siebie patrzę. Okej, maszyna jest podłączona tylko do jednej osoby, zaraz wejdzie druga. Klikajcie łapeczki, widzowie. Teraz kto mnie słyszy, to klika łapeczkę. Ej, dziewczyno, powiedz, ile mają wbić łapeczek, powiesz? Tak, ile tysięcy? 10 tysięcy. Ile? 10, dobrze zrozumiałem? Tak, 10. 10 łapeczek, w sensie 10 tysięcy. Dobra, to zapraszam, dziewczyno, wchodź do środka. Chodź ze środka elegancko. Dobra, mamy, patrzcie. Pierwsza miłość to będzie łączona pomiędzy jakąś dziewczyną nubkową i Alkiem. Uwaga, uruchamiamy, klikamy w serce. Pyk, kliknąłem. I sprawdzamy, patrzymy. Ło, 70%! Ej, wyświetliłeś na środku! 70% miłości! Co się stało, Alek? Wow. Co się stało? Ej, co to za chłopak? Ale cześć! O nie! O nie, ta maszyna ich zakochała, mamy problem! Ale o. Fajny jesteś! Ale fajne spodnie! O nie, widzę, mamy problem, ta maszyna ich zakochała! O nie! Zanę I może pójdziemy stąd na randkę czy coś? Na randkę, tak! Co? Tak, ja bym poszła! Ale chodź w tamtą stronę! Ale wszystko w porządku nam. Z tobą? Chodź, idziemy! Odejdź, już idę! Ej, gdzie wy idziecie? Czekajcie. Chodź ze mną, czekaj na mnie. Ej, gdzie oni, ze mnie. Gdzie oni chcą iść? Czekajcie, idę, może. Tutaj, może dawaj, oni domek se. Ej, domek będą wspólnie. Ty. Zbudujemy razem domek z Dirta. Możecie tak, tu. Ale w tamtym miejscu. Ej, załatwimy wam chodź. Dom. Ale, Alek, słuchaj, ale ty masz swój dom. Tam jest twój dom, on chce zbudować ja dom. Ja już go nie chcę, ja chcę tylko z nią domek mieć. Chodź, z nią, no tutaj możecie wybudować domek poważnie. Tutaj, w tym właśnie, może tutaj, tutaj. Będziecie mogli koło mnie zamieszkać. No dobra, to chodź, budujemy. Patrzcie, oni budują domek wspólny dla siebie. Ej, co ale się z Alkiem... ładnie budujesz. Ej, co się z Alkiem ty stało? Ty też jesteś tym dobry. A Alek normalnie tutaj sobie buduje chatę z nubkową, a przecież on ma już jedną chatę, to po co on buduje drugą XD?
Nie wiem, Alek. Drzwi ładne. Alek, wszystko okej okay jest? Co? Jest super, bardzo. Dobrze, to ja może was zostawię, to se, wiecie co, idźcie se do środka, ja was tutaj zamknę. Ale... Tak. Ej, jest, co jest? Nie, te drzwi są brzydkie, to weźmy drzwi, takie. Dobra, to jakie drzwi? No, nara. Okej, okay, oni sobie weźli do środka, na razie. Idziemy testować. Czekaj, szukamy kolejną osobę. Czyli ta maszyna działa, jak widzieliście. Ona też zakochała osoby. Ona działa na różne sposoby. Naprawdę, ja nie mam tutaj jakby do tego dostępu. Ta maszyna działa sobie jak chce. Teraz sprawdźmy może jakieś następne... O, tam jest... Ty, tam jest wiedźma. Tak, weźmy ją. Ej, dobra, wiedźma, kobita. Ty, to będzie dobre. Wiedźma, siema, wiedźma, kobita. Siema, dobry, witam. Ale pani piękna jest. Jakiego pani ma ładnego pryszcza na nosie. Ty, czekaj. Jaki ten... Czekaj, proszę się nie ruszać. Jaki ten pryszcz jest wielki. Jaki... Podoba mi się pani pryszcz. W sensie, nie wiem, co to jest, ale dobra. Okej, zapraszam pani, ja mam fajne taki... do sprawdzenia takie urządzenie. Tu będzie fajnie, proszę tutaj... Proszę stanąć w tym miejscu tutaj. O, proszę sobie tutaj wejść do środka, do kabiny. Nie ruszać się, wszystko będzie okej. Dobra, teraz muszę znaleźć drugą osobę. W tej kabinie muszę znaleźć kogoś, żeby wsadzić. Ja nie będę wchodził. Ja może później wejdę, więc oglądajcie dalej. No, teraz mamy jedną kobietę, wiedźmę, a teraz potrzebujemy drugiej. Czekaj, szukamy drugiej. Gdzie ona by mogła być? O, tam widzę. Ty, tam jest. Villager, patrzcie, villager z wiedźmą. Ej, to będzie dobre. Dobry villager. E, co on tu robi, se ogródek? Villager, co ty robisz? Ogródek, on zrobi ogródek pod schodami. Villager, chodź, mam coś do przetestowania. Chodź za mną do maszyny. Ty, dobra, to będzie dobre. Połączenie villager z kontra z wiedźmą. Ej, to będzie ciekawe. Villager, wejdź do środka, sprawdzimy coś. Uwaga, dobra, villager sobie wchodzi do środka. Takiego połączenia to jeszcze chyba nie widziałem. Nie wiem, co tutaj się stanie, więc klikamy w serce. Pyk, uwaga, sprawdzamy. 99%, patrzcie na to. To jest bardzo dużo, to jest prawie 100%. O, villager oraz wiedźma mają serduszka. Co się stanie? Patrzcie, villager podchodzi. Ej, on patrz, oni się zbliżają. Ej, tutaj mamy tabliczkę. Napisał do niej, hej, villager zakochał się? Patrzcie, jakie serce się pojawiły. Dobre, ty, ta maszyna działa. Ona jakby pokazuje tą procenty te, nie? Dobra, mamy tutaj, jaka ty ładna. Oni się komplementują, patrzcie, ale jesteś super. Oni sobie mówią miłe słowa, normalnie. Wy jesteście dziubdziasy. Czekaj, patrzcie, jak oni się ładnie przytulają, normalnie. Jakie słodziaki. No, co oni sobie piszą? Czekaj, patrzymy, co oni sobie piszą. Pójdziemy na kawę. Na kawę oni chcą, na kawę. Dobra, to sobie idźcie. Czekaj, to ja wiecie co? Ja mam kawę w kuchni. To ja wam postawię kawę. Chodźcie do mnie, ja wam postawię. Czekajcie, tu mam w kuchni. Czekaj, bo chyba pusto. To dam wam coś do jedzenia, tylko że wszystko puste. Nic nie ma, bida w domu normalnie, ty... chyba wam nic nie dam, ale wiecie co? Możecie do mnie pójść i pooglądać telewizor. Chodźcie, mam telewizor. A nie mam telewizor. Czekaj, gdzie jest mój telewizor? Nie mam stanowiska. A, to jest w remoncie. Telewizora nawet nie mam. No to wiecie co? Chodźcie. Możecie popływać sobie wspólnie na basenie. O, oni będą mogli romantycznie sobie wspólnie popływać. To dla nich ja tak zrobię. Chodź, patrz, villager zadowolony. Villager idzie elegancko. Gdzie wiedźma? Halo, wiedźma, o, tutaj jesteśmy. Chodź, patrz, biegnie. Idzie, dobra, tutaj możecie się razem wykąpać. Razem, to jest dla was. Macie tylko pół godziny. Dobra, oni są w środku, zobaczcie elegancko. A my idziemy sprawdzać może innych. Spróbujmy znaleźć kogoś innego. Dobra, zobaczymy, kto jeszcze będzie inny. Idziemy sobie, tak schodzimy na dół. Ta maszyna działa, zaraz też sprawdzimy może mnie. Ej, mnie i Patrycję. Właśnie, ile ja mam procent z Patrycją? Bo ja mam też dziewczynę. Ja jestem ciekawy, ile ja będę miał z Patrycją. Ale zaraz pójdziemy, zobaczymy. Pierwsze może sprawdzimy, czekaj, jest tu ktoś? Halo, jest tu ktoś? Patrzymy, nie wiem. O, tam ktoś biegnie, czekaj. Jaka laska! Jaka piękna dziewczyna! Siema dziewczyno! Super jesteś! Dobra, to mamy dziewczynę. Ta dziewczyna wygląda jak jakiś villager. Czekaj, pokaż mi twarz. Ej, ty wyglądasz jak jakiś villager podszywany. O, Sebek! Siema, Smajso, masz ciężarki pożyczyć? O, siema, Sebek, przybiegłeś, siema! Słuchaj, co tam? Po ciężarki przybiegłem, bo mi zabrakło. A, po ciężarki? Słuchaj, mam sprawę. Nie chciałbyś zrobić jednego testa? Takiego fajnego testa w jakimś takiego urządzeniu. Testa? No, chodź, ja ci pokażę. Okej, słuchaj, tutaj mam taką koleżankę nową, patrz, przywitaj. O, dzień dobry. Marysia się nazywa. No, ale co cześć Marysia, ale ja potrzebuję ciężarków. Okej, Sebek nie chce tutaj się zapoznać, ale chodź, coś sprawdzimy. Chodź, Sebek, chodź za mną, ja tylko chcę coś sprawdzić. Okej, Sebek nie zna żadnej Marysi i ona tutaj jest pierwszy raz chyba. To Sebek, weź tutaj wejdź. O, już Marysia weszła elegancko, ja tak, pięknie. Ja chcę szybko to sprawdzić. Dobrze, no to chodź tutaj wejdź do środka, no, tak, no, Sebek.
Dobra. Ustawcie się, okej, elegancko jesteście ustawieni. I teraz sprawdzamy, klik, uwaga, uwaga, patrzymy. To teraz 100%! Co? Co 100%? Sebek, to... No hej! Cześć Marysia, wow, jak ty wyglądasz! Ale ty masz super fryzurę, Sebek! Ej, co to wyskoczyło 100%? Ej, ale mi się podobasz! Słuchaj, może wyskoczylibyśmy gdzieś razem? Gdzie mamy takie same oczy, to powinniśmy mieć też takie samo życie! O może nie! Pójdziemy. Sebek ale ma problem! Ale super, jak ty Sebek mi się podobasz! Ej, ta maszyna, się zepsuła ewidentnie, ona się zepsuła. Ej, słuchaj, włoski, jakie ty masz piękne włosy. Piękne włosy, siwe ewentualnie. W błotku tak. Dobra, tak robiłam. W błotu robił co? W błocie robiłaś włosy? Nieważne, tak, tak. Chodź, pójdźmy sobie na coś słodkiego, na jakiegoś torta. W błocie? Dobra, no ja to w takim razie... Ja bym na lody poszła, to chodź. To, ej, to czekajcie, to wiecie co, możecie się wykąpać w moim basenie, jak ty masz włosy z błota, to weźcie ale tutaj. Ja nie o, lubię wody, chodź, ja chodź. Tu możecie sobie wejść elegancko, ja mam tu drugi basen, bo patrzcie, ja mam tam jeden u góry basen, u góry na domie. A drugi basen w sensie tutaj jest ze mną możesz. Też na dole. Okej, dobra, no to możecie w takim razie sobie wejść, no to papa, chodź, skakujemy. Hop. Ty pierwszy. Ej, czekaj, to weźcie, wiecie co, może jak ty nie chcesz pływać, to może łódkę. Ty, to łódkę może. Łódkę mi postaw, o, ja mam, ja jej dam, dobra, ja mam. Okej, dobra, ej, to będzie dobre, to nie, jak ty nie chcesz chodź, się kopać. Chodź, razem. Ja się nie myłam 10 lat. 10 lat? No chodź, teraz cię łódkę, umyjesz. Patrz, o, jakie słodziaki pływają na łódce, wow. Ale jest fajnie. Wow, co się dzieje z sercami, one normalnie skaczą. Patrzcie, serce za nimi lecą i o, jakie ładne, normalnie. Rybki normalnie, ty wy jesteście rybki. Płyńcie se, szybciej! Gul, 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 gul! Raz, dwa, trzy, patrzcie jak się płyną. Wow, jak elegancko! Ty, wow, chodźmy nad jezioro! Jest super! Ej, mam pomysł, chodźmy nad jezioro! Ja już, ej, dobra, wiem gdzie ich zaprowadzę. O, tutaj sobie popłyńcie w podróż, patrzcie, jesteśmy nad wielkim jeziorem. O, tutaj będzie fantastycznie, wskakuj Marysia ze mną! Skakuję. Ale piękne rybeczki i se na razie odpływają! Papa, papa, pa, piękne, miłosne rybeczki se odpływają, jak se popłynęli w siną dal, papa! Okej, jestem już z powrotem przy tej maszynie i teraz mamy krówkę oraz kurczaka. Patrzcie, tu jest kurczak oraz krówka. Może sprawdzimy teraz zwierzęta. Jestem ciekawy, czy ta maszyna działa też na zwierzęta. Dobra, no to kurczaczku, chodź tu, taś. Chodź tu, mam jedzonko. Uwaga, wejdź tu. O, jest, wszedł, patrzcie, kurczaczek wszedł. Teraz króweczka, chodź, dam ci pszenicę. Chodź, taś. Uwaga, sprawdzimy teraz zwierzęta. Co się stanie ze zwierzętami? Tego jeszcze tak nie sprawdzałem. Uwaga, krowa wchodzi, pchamy ją do środka. O, jak ona gruba, nie może wejść. O, jaka wielka, ty nie mieści się. O nie, nie mieści się. To czekaj, połowę chociaż walniemy ją. Cześć, spróbujemy może w połowie, żeby ona chociaż tak weszła. Czekaj. O, mocno. Wypchamy. Jest, weszła. Dobra, super, mamy. Udało się, ale było ciasno. Dobra, uwaga, teraz klikamy, pyk i teraz patrzymy, 86%, wow, i serca się pojawiły, patrzcie, to działa. Co oni robią? Kurczak normalnie w krowie, oni się zakochali, co jest grane? Ej, zwierzęta, ale to tak nie powinno, bo to była krowa z krową, a nie krowa z kurczakiem. Co się tu stanęło? Ty, krowa jest za dużo na kurczaka, halo, co wy robita? Kurczaku, odsuń się, jesteś za mały. Kurczak, on jest taki gigantyczny, w sensie taki malutki, a krowa jest taka gigantyczna, to nie pasuje, nie? Ej, patrzcie, oni się lubią normalnie, ale oni teraz będą ze sobą chodzić cały czas. Ej, czekajcie, ja może dam, chodźcie tutaj, będzie jedzonko, albo czekaj, ej, villager tutaj miał jedzonko, tu będzie. Ogródek, zobaczcie, oni razem biegną. Oni teraz są przywiązani do siebie normalnie. Dobra, patrzcie tutaj, o, jedzonko. Oni będą mogli sobie pojeść, patrz, będą mogli sobie dziabać i jeść. O, sobie elegancko jedzą. Dobra, niech ja ich tutaj zostawię. I teraz będziemy jeszcze sprawdzali, może ja. Ej, idziemy po Patrycję. Pójdziemy po Patrycję do domku. Idziemy teraz po Patty i zobaczymy, może ona gdzieś tutaj będzie bliżej. I zobaczymy teraz mnie. Teraz ja wejdę i sprawdzimy mnie oraz Patrycję. Ile mamy procent? Okej, no to idziemy w takim razie sprawdzić, może gdzieś tutaj będzie Patrycja.
Alicja, Patty, gdzie jesteś, Patty? Czy może ona gdzieś tutaj będzie? Albo idziemy do... Ona chyba pewnie w domu jest, mi się zdaje. O, jest, jest, idzie, idzie. Cześć, Patty! Siema, Patty! Okej, jest Patrycja. Teraz sprawdzimy mnie i Patrycję, to będzie ciekawe. Okej, Patty, chodź, zobaczymy coś. Mam takie fajne urządzenie, maszynę, Patrycja tego nie widziała. Pierwszy raz ja tak samo, więc idziemy sprawdzić to pierwszy raz. Uwaga, chodźmy, zobaczymy, co tutaj będzie, co się okaże. Chodź, Patty, szybko biegniemy, 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 zasuwamy, zasuwamy. I wejdziemy teraz we dwoje. To będzie najciekawsze. Uwaga, uwaga, wchodzę do środka. I teraz Patrycja też, czekaj, Patrycja, no wejdź. O, elegancko, Patrycja weszła, patrzcie, jest podłączona. Teraz ja, klikamy serce, pyk, uwaga, wchodzę. I teraz sprawdzamy, sprawdzamy. Co? 0%! Patrycja? Serce się przerwało. 0%. Fuj, ja, ale brzydka jesteś, fuj, weź odejdź, ty. Nie, no Patrycja, weź ty, no. 0%, ja Patrycji już nie lubię. Nie, no Patrycja, nie, no jak ty wyglądasz, a jak ty wyglądasz, nie, no masakra, weź sobie lepiej pójdź, dobra? Weź ty, odejdź, ja w ogóle, ja cię nie lubię, weź se, idź, no, idź se, patrzcie. Patrycja normalnie się wkurzyła. Mamy 0%. I teraz, co dalej? O, jak to naprawić? O nie! Jak to naprawić, widzowie? Mamy 0% miłości! Maszyna się zepsuła! I teraz co teraz? Co będzie dalej?